Pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie zabrzmiał dla dzieci i młodzieży w Wałbrzychu. Do szkół podstawowych w mieście uczęszcza obecnie 5700 dzieci, z kolei do gimnazjum 2380 osób oraz do szkół ponadgimnazjalnych blisko 5500 młodzieży. Dzisiaj było rozpoczęcie roku dopiero, jutro mam pierwsze lekcje. Tak to spotykaliśmy się klasy 1-3 na sali gimnastycznej, do sali odprowadzali nauczyciele, plan lekcji i takie różne. Pierwszy dzień po wakacjach był w szkole bardzo udany. Najbardziej czekałem z kolegami na to, jaką będziemy mieli panią, kiedy to ogłoszą. Czy będzie na przykład pani miła, jaka ta pani będzie. W sumie dzisiaj nie mieliśmy dzwonka, ale całe rozpoczęcie i w ogóle było po prostu apel pierwszy i tak dalej. No i ogólnie to było w sumie tak inaczej niż wcześniej, bo wcześniej inna szkoła, inaczej wszystko było, się pozmieniało dużo. Więc w pierwszej chwili w szkole spędziłam bardzo miło z przyjaciółmi. Powspominaliśmy ubiegły rok szkolny, przywitaliśmy się z nauczycielami, później poszliśmy na pizzę i było bardzo miło. Spóźniłam się, nie byłam na apelu, później w klasie to trochę się nudziłam. Powitałem dzień dzisiejszej szkoły bardzo fajnie i sympatycznie. Najpierw wszyscy zebraliśmy się na sali gimnastycznej i pani dyrektor zaczęła mówić o wszystkim, co będzie nas czekało. Zadzwonił dzwonek na powitanie szkoły. Oczywiście nie przywitaliśmy go zbyt wesoło, bo wszyscy wygwizdali ten dzwonek, że tak powiem. No, jak pierwszy dzwonek zadzwonił, no to nie wiedziałam po prostu, co się dzieje. Byłam zszokowana. No, nie wiedziałam, jak zareagować. Nowa szkoła. Potem? Potem już napięcie opadło, już do klas. Zapoznałam nowego wychowawcę i było wszystko już się układa. Jak to jest? Ten pierwszy dzwonek, gdy usłyszałem, to było takie jeszcze takie niedowierzanie, jak to szybko zleciał ten czas, że nagle jakbyśmy byli dopiero na zakończeniu roku, a to już było rozpoczęcie. Bardzo fajnie było zobaczyć w szkole te wszystkie dzieci, nauczycieli, koleżanki, kolegów. Nie wszystkim jednak podobał się powrót do szkoły. No, jak ten pierwszy dzwonek zabił, to serce mi tak zabiło i miałam ochotę szczerze stamtąd uciec. Pierwszy dzwonek, jak usłyszałam, to się przeraziłam, ponieważ uświadomiłam sobie, że wakacje już się skończyły i że trzeba będzie wrócić do szkoły. Rozpoczęcie szkoły. Wszyscy do szkoły, nikt się nie cieszy z tego powodu. No, w sumie to żal ich, że tak krótko trwają. Mogłyby być więcej, dłużej trwać. W sumie to moim zdaniem 10 miesięcy, a rok szkolny 2. Wtedy byłoby najlepiej. Dla mnie wakacje zleciały zbyt szybko. Było zbyt szybko, tak. Tak, bardzo mi było żal pięknych wakacji. I tęsknię trochę za nimi sobie. No ale będą za 10 miesięcy. Znowu. Jednak większość uczniów była zadowolona z powrotu do szkół. Tak, wolę iść teraz do szkoły, bo wakacje całe też się uczyłam. No tak troszkę mi jest żal, bo fajnie było być na wakacjach, tylko troszkę się nudziłem, że tak powiem. Fajniej jest być w szkole, są takie fajne emocje. Jak jest lato, to chciałbym, żeby była szkoła, jak jest szkoła, to chciałbym, żeby było lato. Nowe znajomości, nowi koledzy, koleżanki, w sumie nowa szkoła całkiem, nauczyciele, no i ogólnie wakacje się skończyły, ale nie jest źle. Ucieszyłem, jak usłyszałem dzwonek, to ucieszyłem się, że będzie szkoła już. Wielu młodych mieszkańców miasta ma świadomość tego, ile kosztują książki, z których będą korzystać w nowym roku szkolnym. No, w tym roku wyszło dość dużo, około 450 zł. Także za wszystkie książki, za ten, w ogóle za okładki, za książki zapłaciłem 15 zł, co też jest masakra. Ogólnie
jest teraz, no dość dużo zapłaciliśmy za te książki, dlatego że książek też jest dużo, bo na przykład mamy teraz 3 do plastyki, do przyrody też mamy 2, do tego, do języka polskiego to też jest, także za książki dość dużo się teraz płaci. Kolejne wakacje już za 10 miesięcy.